Dzień dobry panie i panowie, witam na kolejnej wycieczce. Jesteśmy właśnie w Dolinie Staroleśnej na Słowacji, a celem dzisiejszego wypadu jest wejście na Świstowy Szczyt. Idziemy właśnie w stronę schroniska, zbójnicka chata. Pewnie tam dotrzemy za jakąś godzinę do półtorej, chwilka przerwy, no i będziemy ruszać w stronę szczytu. Ta trasa pod zbójnicką chatę jest dość długa, ale naprawdę ładna widokowo, szczególnie w takich fajnych warunkach, jak mamy dzisiaj, więc nie dłuży się. Za nami pośrednia grań, a my się przebijamy tutaj przez kolejny próg. O, i tu już mamy schronisko. Dobra, jest schronisko. Tu chwilka przerwy, a potem ruszamy w stronę Rochatki. My już po przerwie. Świstowy jest tam. My musimy iść tam, w stronę Rochatki i będziemy wchodzić drogą przez dziką kotlinę. Tam od tyłu masywu. I tutaj przed nami widać szlak, który prowadzi w stronę Rochatki. My musimy nieco zejść, potem zacząć podchodzić i skręcić w stronę dzikiej kotlinki. Jak widać, śladów nie brakuje, więc mimo tego, że teoretycznie szlaki są zamknięte, to ludzie i tak chodzą. Faktycznie, zgodnie z tym, co piszą, śnieg jest bardzo twardy, te raki nie wchodzą zbyt głęboko, więc z tego właśnie powodu nie idziemy dzisiaj na jakiś szczególnie trudny szczyt. Wybieramy sobie ten Świstowy, bo już go dobrze znamy. A że on jest bardzo ładny widokowo, to na pewno będzie fajna wycieczka. W tym miejscu wchodziliśmy jesienią na drogę, która prowadzi przez Świstowy Grzbiet. Ona na zimę jednak wydaje się dość wymagająca, szczególnie w dzisiejszych warunkach. Więc będziemy wchodzić tą tak zwaną drogą normalną, która prowadzi przez dziką kotlinkę. Idziemy tutaj cały czas w górę niebieskim szlakiem. Tu jest Rochatka, tu jest dzika turnia. My jeszcze kawałek pewnie podejdziemy i potem będziemy skręcać w prawo. Póki co faktycznie dość twardo, no ale generalnie warunki dość dobre. Myślę, że to zbocze, którym będziemy podchodzić, też nie będzie jakoś bardzo nieprzyjemne. Balon sobie leci nad Tatrami. Mam dzisiaj okazję przetestować nowe baterie do GoPro. Kupiłem sobie jeszcze dwie dodatkowe, żeby mieć w sumie cztery. Na zimę to jest chyba optymalna ilość, bo jak jest chłodniej, to one potrafią bardzo szybko zdychać. My jeszcze tu do góry, za tą grań i potem będzie w prawo. A za nami taki widok. Tu się już zaczyna robić troszkę stromiej. A tam widzimy dwóch taterników działających na pośredniej Świstowej kopie. To jest to, co na jesień obchodziliśmy tam od lewej strony po tych stromych trawkach. Tam jest szczyt Świstowego i można tam zobaczyć nawet dwójkę ludzi. A my tu zaraz będziemy skręcać w prawo. No, my chyba tutaj pójdziemy. Tak, to jest ślad, nie? No, tu jest ślad. Nie ma w sumie stromo. W sieci ostrzegali przed jakimiś bardzo złymi warunkami, ale szczerze, nie ma takiej tragedii. Jest po prostu twardy śnieg, ale na tym zboczu nie ma stromo, więc idzie się całkiem spoko. Gran się odsłania. My mamy dojść gdzieś tam. No i potem człowiek. Zaczyna wiać. Dzisiaj ma być w porywach do 50-60, ale dość ciepło. Śnieg jest twardy, ale to też jakoś nie przeszkadza szczególnie. Trzeba po prostu jeszcze dojść jakieś 15 minut tam, skręcić w lewo, wejść na szczyt, a potem może również na inne wierzchołki, bo Świstowy ma ich trzy,
i w sumie wszystkie są fajne, z nieco innymi widokami. Chyba w końcu dojrzałem, żeby wyjąć czekan. Generalnie można iść w tamtą stronę do grani i potem tutaj granią na szczyt, albo sobie przetrawersować, tak jak idzie Marek i tam jakiś gość przed nim. Większego znaczenia to nie ma, a trawers jest chyba szybszy. Patrzcie, jakie twarde zbocze. Czekan nie wchodzi, raki też niezbyt, więc trzeba uważać. Zaraz będziemy na grani i zostanie tylko końcówka. Wchodzimy na grań, do szczytu ostatnie metry, a tu no przecudne widoki. Tyle żeśmy podeszli, w sumie kawał drogi. Jest tego starego spokowca też daleko tutaj. Zaraz będziemy na głównym wierzchołku. W sumie widać, że jest przetarte też na ten najwyższy, więc sobie przejdziemy na wszystkie. Jak widać, nie jesteśmy tu sami, oprócz nas trójka innych turystów. Cześć, ahoj. Są te flagi modlitewne. Jest, tu mamy wierzchołek. Tak, oczywiście, no wyższy idziemy. Tu jest ten metalowy trójnik na szczycie. Marek rusza w stronę tego najwyższego wierzchołka. Ja się na chwilę skupię na panoramie. Tam mamy domowy. Naprawdę pięknie go z tej strony widać. Tam są Durne Szczyty, Łomnica, pośrednia grań, Sławkowski, Staroleśny, tam jest Gerla Wysoka, coś tam rysy w oddali, nawet Mięgusz jest. Ten najwyższy jest tam, nie ma daleko, ślad jest założony, droga dobra, więc powinno to jakoś dość szybko pójść. Póki co te nowe baterie całkiem fajnie trzymają. To nie są oryginalne od GoPro, zamienniki Telesyn. No i zobaczymy, co z nich będzie. Przy czym dzisiaj też nie ma jakoś ekstremalnie zimno, więc powinny i tak nieźle trzymać. No ale przy czterech bateriach to mam już nadzieję, że nie będę się musiał martwić problemem wyczerpania energii w kamerze. Pierwszy wierzchołek zostaje z tyłu. Teraz podchodzimy na ten drugi. No raczej nie ma się tutaj co spodziewać trudności. Jest drugi wierzchołek. Zaraz będzie kawałek zejścia. W sumie najtrudniejszy fragment tego odcinka. To może być odrobinę trudniejsze. Nie jestem jakoś super zadowolony ze stylu, ale się udało przejść. Jeden za mną. Teraz kolejne. No i tu trochę stromie. Bo jest stromo, więc dobrze robisz. Tak do góry, a tak na dole. Marek poprawia stopnie. No tu już na bok można. Szybko ci poszło. A nie wiem, czy ja w ogóle nie przejdę tutaj. A tu jest fajnie. Jest
No zejście ciekawe. My teraz tutaj do góry. Na jakieś jeszcze jedno wypiętrzenie. A później na główny wierzchołek. I pewnie z 5 minut do najwyższego z wierzchołków. No granie zdecydowanie najtrudniejszym odcinkiem tej wycieczki. No i wierzchołek najwyższy. Pięknie tu jest. Jest kopczyk na najwyższym wierzchołku. Ja też tu jestem. Patrzcie na to wszystko. Zima w Tatrach to jest coś cudownego. Sensu za długo siedzieć. Może tam sobie jeszcze zrobimy dłuższą przerwę. Tak, pewnie z 15 minut i będziemy z powrotem na tamtym wierzchołku. Myślę, że całego powrotu nie będę nagrywał. Można by to pewnie obejść, ale w tych warunkach chyba lepiej ściśle granią. Zaraz będzie najtrudniejsze miejsce dzisiejszej wycieczki. Choć w wariancie do góry powinno być całkiem spoko. Można albo tędy, albo ściśle granią. Ja sobie chyba pójdę granią. Wydaje mi się pewniejszy wariant. Myślę, że do góry sobie wyjdę tędy. Tu się dziabką załaduje. Aha, tędy. No myślę, że tędy. Śnieg fajnie trzyma dziabkę. Weszliśmy pośredni wierzchołek. Tam jest ten z trójnogiem. Parę minut i będziemy. Tam może jeszcze jakaś przerwa. No i będziemy schodzić, bo generalnie czas mamy dzisiaj dość kiepski. Wyszło dużo przerw na tamten. Szliśmy ze starego Smokowca jakieś 6 godzin prawie. Więc no, da się lepiej. Posiedzimy sobie tu chwilę przy trójnogu, bo tu mniej wieje, a potem schodzimy tą samą drogą do starego Smokowca. Dobra, schodzimy. Dojdziemy gdzieś tam kawałek i będziemy schodzić w prawo. O, tutaj schodzimy. Szczyt za nami. I odbijamy. Bravo.
trzyma, fajnie się tu schodzi. Kończymy zejście, zaraz będziemy w dzikiej kotlince. Kręcamy w lewo i idziemy w stronę schroniska Bujnicka Chata. Tu w sumie już po wszystkich trudnościach, jakie mogły być. Śnieg jest fajny, idzie się dobrze. Pewnie z pół godziny i będziemy przy schronisku. Stąd przyszliśmy. Tu jest szlak na Rochatkę. Jakieś tam ślady by pewnie znalazł. A my sobie tu schodzimy. Lada chwila zza zakrętu się wyłoni schronisko. Tam już mamy Bujnicką Chatę. No i tu już w sumie końcówka. Parę minut do schroniska. Dobra, jesteśmy po chwili przerwy pod schroniskiem. Schodzimy do Starego Smokowca. To trochę zajmie, ale już jest w sumie dość łatwe, więc tu się film kończy. Mam nadzieję, że widzimy się niedługo przy okazji kolejnej wycieczki.